Cześć, z tej strony Karolina Sobańska, witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu, czyli w programie, do którego zapraszam ciekawych gości i rozmawiam z nimi o szeroko pojętym, świadomym i zdrowym stylu życia. Mówimy o diecie roślinnej, ekologii, uważności, etycznej konsumpcji, ale też o podróżach czy motywacji. Moim dzisiejszym gościem jest Magda Hajkiewicz-Milniczuk, znana też w internecie jako Magda Wiem Co Jem, psychodietetyk, dietetyk i studentka psychologii. W swojej działalności Magda pomaga kobietom i mężczyznom w zmianie nawyków żywieniowych, w odzyskaniu radości z jedzenia i naprawianiu swoich relacji z jedzeniem. Na wstępie chciałabym zaprosić Was do wysłuchania naszej styczniowej rozmowy, gdzie poruszyłyśmy temat postanowień noworocznych i wprowadzania nowych, zdrowych nawyków żywieniowych. Link jest oczywiście w opisie. Natomiast dzisiaj na tapecie zaburzenia odżywiania, czyli zjawisko, które niestety stało się bardzo powszechne w naszym społeczeństwie. Dowiemy się, czym są zaburzenia odżywiania i omówimy te najważniejsze, czyli anoreksję, bulimię i ortoreksję. Magda wyjaśni nam, czym różnią się te choroby, jakie mechanizmy w nich działają i jak można pomóc sobie lub bliskiej osobie, która cierpi na jedną z nich. Bardzo ważna rozmowa, zapraszam Was serdecznie. Magda, cześć. Cześć, witam ponownie. Tak, właśnie chciałam dokładnie samą powiedzieć. Nie wiem, czy pamiętasz, że nasz odcinek to był pierwszy odcinek w tym roku i on nam otworzył całą serię 2019 roku, bo był poświęcony postanowieniom noworocznym i nawykom. Także to w ogóle był super odcinek i wszystkich zachęcam i odsyłam. Dzisiaj porozmawiamy o czymś zupełnie innym, ale na wstępie też dziękuję Ci, że przyjęłaś znowu moje zaproszenie. Dzisiejszy temat to jest trochę taki frazes, mam wrażenie. Mm-hmm. I też chciałabym dlatego zdementować na samym początku wszelkie te różne definicje i nadużycia tego stwierdzenia. Chodzi oczywiście o zaburzenia odżywiania. Mm-hmm. Mam wrażenie, że to pojęcie jest bardzo często używane w wielu różnych kontekstach i myślę, że nikt tak dobrze jak Ty mi nie powie, czym są zaburzenia odżywiania. No tak, zgodzę się tutaj właśnie z tym frazesem, bo to mam wrażenie jest trochę tak jak z depresją, że ludzie sobie na przykład mówią mam deprechę, nie? Że to jest takie bardzo spłycane. Natomiast zarówno depresja, jak i zaburzenia odżywiania, które są dzisiaj naszym tematem, to są choroby psychiczne przede wszystkim. Więc to nie jest tak, że jak nie wiem, mamy jakiś problem, że na przykład, nie wiem, jemy pod wpływem emocji. Znaczy, to w ogóle trzeba zróżnicować, bo jedzenie pod wpływem emocji na przykład jest problemem, tak? Natomiast to nie oznacza od razu, że to jest zaburzeniem psychicznym. Mhm. Dlatego, że zaburzenia psychiczne potrzebują wielu różnych czynników, które by się wydarzyły, żeby mogły takie zaburzenia powstać. Natomiast to, co jest najważniejszą informacją, to na przykład to, że nie można osobie z zaburzeniami odżywiania, na przykład z anoreksją, powiedzieć hej, zacznij po prostu jeść więcej, tak? Mhm. Dlatego, że dla niej jedzenie więcej nie jest tylko kwestią tego, że nie wiem, ona przytyje, tak? Znaczy to też jest istotna kwestia anoreksji, natomiast trzeba sobie wyobrazić, że dla osoby, która cierpi na zaburzenia odżywiania, świat, w którym je się normalnie, jest światem dla nich z różnych powodów niebezpiecznym, nieznanym, światem, w którym one nie mogą mieć po prostu kontroli. I tak jakby w tych całych zaburzeniach odżywiania jedzenie jest tak naprawdę tylko elementem, na którym te osoby mogą albo wyładować pewne rzeczy, albo zaspokoić za pomocą jedzenia pewne potrzeby, których nie zaspokajają w sposób normatywny, można by powiedzieć. To wymaga rozwinięcia, więc może po prostu przejdziemy dalej tak jakby do pytań konkretnych, bo też chciałabym to podzielić na bulimię, na anoreksję, żeby tak jakby no, nie mieszać tych wszystkich chorób razem. Nie? Wiesz co, właśnie chciałabym to tak podzielić, że rozmawiamy o anoreksji, o bulimii, o ortoreksji, o której też mówi się coraz więcej. Tak. I może trochę wspomnimy o zjawisku kompulsywnego jedzenia, ale zanim to sobie ładnie rozłożymy, powiedz mi, dlaczego właśnie jedzenie? Bo to mi się wydaje, że to jest ciekawe. Dlaczego przy tych zaburzeniach psychicznych to właśnie jedzenie staje się procesem, czynnością, która jest centrum tego zaburzenia, w której to się przejawia? Okej, kilka wytłumaczeń tutaj byłoby na pewno. Pierwszym, najprostszym jest to, że to jest rzecz bardzo łatwo dostępna, rzecz, którą łatwo jest kontrolować, która jest
Albo, znaczy kontrolować. W anoreksji łatwo jest ją kontrolować, dlatego że anoreksja jest chorobą ośrodka kontroli tak naprawdę, gdzie z jakiegoś powodu osoba ma bardzo silną potrzebę, żeby kontrolować tą sferę życia. Z kolei w bulimii też jest to bardzo łatwy obiekt, dlatego że bulimia, jakby w ogóle sam napad, tak, tego objadania się, który jest elementem bulimii, wynika z nieumiejętności radzenia sobie na przykład z emocjami, ze stresem, ze smutkiem. I tak jakby znów jedzenie jest czymś bardzo łatwo dostępnym, co można bardzo szybko zjeść, tak? I to przynosi nam pewne korzyści, więc po pierwsze ta łatwa dostępność tego jedzenia, co jest też z drugiej strony problemem, bo na przykład o ile alkoholik, tak, który jest uzależniony od alkoholu, może po prostu tego alkoholu nie być. W sensie chodzi mi o to, że alkohol nie jest potrzebny do życia, tak? Więc on może się zupełnie odciąć od tej sfery, tak? Czyli mamy tutaj czarno-biały scenariusz. Dokładnie, tak? I funkcjonować bez tego. Natomiast człowiek uzależniony od jedzenia, bo zarówno i bulimia, i anoreksja to są choroby o to podłożu uzależnienia. W anoreksji ktoś jest uzależniony od kontroli, w bulimii jest uzależniony od jedzenia jako od używki, on nie może się od tego odciąć i to jest bardzo duża trudność w ogóle wychodzenia z tych chorób, że my nie możemy po prostu się odciąć od jedzenia i powiedzieć, ja dzisiaj nie chcę jeść, nie chcę patrzeć na jedzenie, tak, bo jestem od niego uzależniona, bo my musimy jeść, żeby żyć. Więc tutaj ta kwestia dostępności. Druga rzecz, jedzenie, w ogóle świat, w którym my żyjemy aktualnie, jest totalnie niedostosowany do nas, a w zasadzie my nie jesteśmy dostosowani do tego świata. Pod kątem jedzenia to jest na przykład taki prosty, znaczy prosty mechanizm, no, jest prosty w opisie, natomiast trudny jakby w zmianie. Chodzi o to, że my genetycznie jesteśmy dostosowani do niedoboru energii. Nasi przodkowie nigdy nie żyli w takich czasach, w których mieli Biedronkę, Lidla, Kauflanda, mogli sobie wjechać z wózeczkiem i kupić sobie jedzenie, jakie chcą. Nasi przodkowie, żeby mieć jedzenie, musieli albo wyhodować, albo upolować, tak, zrobić coś, jakby włożyć bardzo dużą ilość energii po to, żeby to jedzenie powstało, wyrosło, zostało upolowane i tak dalej. W efekcie czego bywały bardzo często w naszej historii okresy po prostu niedoboru energii, tak, niedoboru jedzenia, bo była susza, bo były niesprzyjające inne warunki i tak jakby osoby, które przeżyły te trudne okresy, musiały być do tego dostosowane, tak? Skoro one przeżyły, to przekazały nam geny dalej. I teraz, jeżeli my z tą spuścizną genetyczną, pełną adaptacji metabolicznych do tego, że na przykład jak ktoś, to łatwo można zobaczyć, jak ktoś na przykład teraz jest na głodówce czy na detoksie, tak? Co się dzieje? Po pewnym czasie on może się czuć zmęczony, osłabiony. Tak jakby tutaj zależna jest jeszcze otoczka tego, jak ktoś do tego podchodzi, w sensie... Jaką ma intencję. Dokładnie, natomiast jeżeli ktoś korzysta nieumiejętnie z tego rodzaju rzeczy, bo na przykład się naczytał na internecie, że jest jakaś dieta taka i taka i jakby dzięki niej bardzo szybko schudnie, on jest totalnie emocjonalnie niedostosowany do tego rodzaju rzeczy, no to właśnie pojawia się ten szereg adaptacji metabolicznych, sfrustrowanie, okazuje się, że nagle jedzenie pachnie mocniej, tak, i my chcemy go bardziej zjeść. Poza tym takie rzeczy fizjologiczne, zatrzymuje się miesiączka na przykład u kobiet, tak, przy długim okresie niedoboru energii, z prostej przyczyny. Nasz organizm ludzki, dla niego nie ma czegoś takiego odchudzania. Dla niego, jeżeli jest nagle bardzo mało jedzenia, to oznacza, że jest głód na świecie, tak? No bo to wynika z naszej genetyki, więc co, jak jest głód na świecie, no to się nie będziemy rozmnażać, no bo to nie jest bezpieczne, nie? Więc jest zatrzymanie cyklu menstruacyjnego, jest spadek libido zarówno u kobiet i u mężczyzn. Co się dzieje dalej? Włosy na przykład nam wypadają, tak? Przy jakichś bezsensownych głodówkach. Dlaczego? Dlatego, że włosy to są komórki, które się mnożą bardzo szybko. Więc wymagają dużo energii. Nam do przeżycia nie są potrzebne włosy, więc my się ich pozbywamy. Tak samo paznokcie nam się łamią i tak dalej, i tak dalej. Więc my przez to, że to jedzenie było, jedzenie wysokokaloryczne było kiedyś czymś, co było nam potrzebne do przeżycia, tak, no to my mamy szereg jakby mechanizmów, które nas skłaniają do tego, żeby dużo jeść. Natomiast teraz... Bo jedliśmy trochę na zapas. Tak, bo też jakby to nam warunkowało przeżycie. Natomiast teraz te wszystkie mechanizmy osadźmy w XXI wieku i się okazuje, że one są totalnie niedostosowane, bo my mamy nadmiar jedzenia, mamy nadmiar stresu, nie wydatkujemy tej energii. Teraz, żeby zdobyć jedzenie, wystarczy, że w sumie nawet nie musimy wychodzić z domu. Kliknąć w telefonie. Dokładnie, nie? Więc tak jakby nie musimy włożyć
absolutnie żadnej energii po to, żeby to jedzenie zdobyć. Natomiast możemy go zjeść tak naprawdę nieograniczonej ilości, no bo nie wiem, co nas może ochronić. To, że nam się zrobi niedobrze i zwymiotujemy, tak? Powiedzmy. Mhm. Natomiast na dłuższą metę są wszelkiego rodzaju filmy, tak, o osobach, które ważyły 200-300 kg. Tam nie ma żadnego mechanizmu, który by je ochronił przed tym, żeby one skończyły jeść, tak? One się zaczynają wydzierać, krzyczeć, po prostu wymuszać to jedzenie. Na koniec końców wiadomo, że dojdzie do niewydolności jakichś tam narządów, to się skończy śmiercią. Natomiast nie ma czegoś takiego, co by je powstrzymało, żeby jeść więcej, tak? One po prostu mogą się przejadać notorycznie, no i ta masa ciała się zmienia. Więc no, myślę, że druga rzecz to jest to niedostosowanie genetyczne. Trzecia rzecz, wpływ po prostu kultury, społeczeństwa, mediów. Co ciekawe, bulimia. Nie było takiej choroby jak bulimia, dopóki nie powstała telewizja. Tak. No to ciekawostka. Tak, więc też wpływ społeczny, wpływ kanonów piękna, wpływ tego, że my zaczynamy w tym wyglądzie widzieć coś więcej niż tylko swoje ciało, a zaczynamy widzieć tam źródło jakichś profitów społecznych. Tak, że tożsamość ten, swoją. Dokładnie, że ten, kto lepiej wygląda, ma większe szanse powodzenia na przykład. Tak? Albo zaczynamy sobie myśleć, że gdybym wyglądała lepiej, to na pewno i tutaj miałabym lepszą pracę, faceta, moje życie byłoby inne i tak dalej, więc zaczynamy lokować w tym swoim ciele rzeczy, które tak naprawdę z tego nie wynikają. W sensie, jeżeli na przykład my chudniemy, to tak naprawdę na poziomie faktów zmienia się tylko nasza masa ciała. A to, co my sobie zinterpretujemy, to znaczy, czy ta mniejsza masa ciała da mi szczęście, powodzenie w życiu i tak dalej, to jest już kwestia naszej psychiki, tak? Więc to są takie trzy duże czynniki, które się na to składają. Jest oczywiście kilka pomniejszych, natomiast one już są inne w zależności od choroby, więc myślę, że je rozwiniemy właśnie. Tak, ale czy słuchaj, pokusiłabyś się o stwierdzenie, że społeczeństwo cierpi na zaburzenia odżywiania? Wiesz co, nie wiem, znaczy tak, gdyby to zostało wycięte z kontekstu, to może by nie oddawało jakby sensu sprawy, natomiast w takim naszym rozumieniu, które rozszerzymy dalej o tą rozmowę, myślę, że tak, dlatego że nie było tych chorób w momencie, kiedy nasze społeczeństwo nie funkcjonowało w taki sposób, jak funkcjonuje, tak, czyli w oparciu o media, w oparciu o wyścig szczurów, można by powiedzieć, tak? Bo gdyby... Porównywanie. Tak, gdyby takie zasady społeczne nie wyglądałyby tak, jak wyglądają, tak, że pewne jakieś tam elementy naszego wyglądu wpływają, że na przykład możemy być sławni, bardziej się podobać, czy zarabiać większe pieniądze, tak? Więc myślę, że można byłoby to, jakby taką hipotezę postawić. Bo odnoszę wrażenie, że znaczy, też nie wiem, nie znam danych, jak to wygląda, jeżeli chodzi o płeć, ale śmiem tutaj snuć, że jednak kobiety są bardziej podatne na tego typu schorzenia i wręcz łatwiej jest je mieć niż ich nie mieć w dzisiejszych czasach, będąc narażonym na informacje z mediów, ale to może takie bardziej już konkluzyjne stwierdzenia. Przejdźmy w takim razie do pierwszego z zaburzeń, też chyba wydaje mi się najbardziej, nie wiem czy powszechnego, na pewno najbardziej znanego i najczęściej wymienianego, czyli chodzi mi oczywiście o anoreksję. Powiedz mi, czym ona jest i też czym nie jest, bo wydaje mi się, że tak jak coraz więcej się mówi o zaburzeniach odżywiania, tak o anoreksji, to już w ogóle się mówi bardzo, bardzo dużo i często używa się tego, spłycając to kompletnie. Na zasadzie, jeżeli ktoś jest na diecie, to ma anoreksję, jeżeli ktoś zje sałatkę, to ma anoreksję, jak ktoś chce schudnąć, ma anoreksję, jak ktoś jest chudy, ma anoreksję. Tak. No i czy to nie jest krzywdzące? Jest bardzo krzywdzące i w ogóle nie oddaje istoty sprawy do tego stopnia, że na przykład mój tato, nie wiem czy będzie tego słuchał, ale na przykład... Pozdrawiamy. Tak, pozdrawiamy. Mam siostrę cioteczną. Szczupłą, ona od zawsze była szczupła, na którą mój tato zwykł żartobliwie od czasu do czasu mówić anorektus, nie? Więc ja go tam... Tak, więc ja go tam ostatnio przypiliłam. Jeszcze kiedyś nie miałam takiej świadomości, natomiast pamiętam to gdzieś tam z dzieciństwa, nie? Że to było takie niewinne, wydawało się śmieszne. Ja od kiedy znam jakby co leży u podłoża tych wszystkich chorób, bardzo mocno staje w obronie osób z zaburzeniami odżywiania i tego właśnie, jak to jest albo spłycane, albo... No w sumie tak, głównie spłycane na zasadzie, no nie chcesz jeść słodyczy, to czemu ich po prostu nie będziesz jeść, nie? Że gdyby to było takie proste. Natomiast wracając do anoreksji. Anoreksja jest chorobą bardzo złożoną, bardzo skomplikowaną i w zasadzie to nie jest choroba jednej osoby, tylko całej rodziny, dlatego że anoreksja ma bardzo duże podłoże rodzinne. Tutaj muszę opowiedzieć kilka takich najbardziej typowych historii, dlatego że z anoreksją to jest trochę tak, że ja stosuję takie porównanie,
że na przykład to, że idziemy sobie, czy biegniemy sobie przez łąkę, tak, i się wywalimy, to wcale jeszcze nie oznacza, że złamiemy nogę. Jest oczywiście jakaś tam szansa na złamanie nogi, jak ktoś się wywali, natomiast musi zajść kilka różnych czynników, żeby ta noga rzeczywiście została złamana. Czyli na przykład, gdybyśmy biegli przez łąkę, mieli już kiedyś złamaną nogę w piszczelu, więc ona jest osłabiona, wywalili się i jakby upadli prosto na kamień, który by nas tam w ten piszczel uderzył, no to wtedy jest większa szansa, że tą nogę złamiemy. Czyli musi się nałożyć kilka rzeczy na raz, żeby doszło do takiej anoreksji. Dlatego nie każda osoba, która się odchudza, jakby można mówić tak, że ona na pewno dojdzie do anoreksji, bo absolutnie tak nie jest. Zacznę od tych historii rodzinnych, bo to jest, myślę, bardzo ciekawe i warto o tym wiedzieć. U jakich osób w ogóle ta anoreksja ma większą szansę wystąpić? Często to są takie historie, że na przykład dziewczyna, będę mówić o dziewczynie, no bo zdecydowanie częściej to występuje, ma rodziców, którzy są karzący, którzy cały czas mówią, że dostałaś piątkę, a czemu nie szóstkę? Brałaś udział w konkursie, a czemu nie wygrałaś? Przecież Kasia wygrała. Tak, są karzący, porównujący do innych osób, wobec czego w takim dziecku tworzy się przekonanie, że jest niewystarczająco dobre, tak, bo zawsze mogłoby być lepsze, nie spełnia oczekiwania swoich rodziców. Więc zaczyna iść w taką drogę, żeby w końcu pokazać, że ono coś potrafi, że ono potrafi nad czymś panować, że w końcu zrobi przed samym sobą. Tak, w czym jest świetne i jakby czego nikt inny nie podważy. No i tutaj oddanie tej kontroli jedzeniu jest bardzo takie z tego punktu widzenia atrakcyjne, dlatego że jedzenie staje się taką płaszczyzną, na której w końcu może być tak, jak ta osoba chce, gdzie nikt jej nie, już więcej nie skrytykuje, tak, no bo ona zawsze będzie w tym jedzeniu nienaganna. Ale jak powiedziałaś oddanie kontroli jedzeniu, chodziło Ci, że przejęcie kontroli nad tak, jedzeniem. Tak. W sensie, że to jedzenie... Właśnie i tak i nie, dlatego że w anoreksji z jednej strony to osoba ma kontrolę nad jedzeniem, ale z drugiej strony jedzenie ma kontrolę nad tą osobą. I tutaj jedzenie, czy w ogóle masa ciała z tego też wynikająca z kontroli tego jedzenia, więc ta osoba chce kontrolować i jedzenie i swoją masę ciała. Ta masa ciała w wielu przypadkach staje się takim źródłem feedbacku, bo w anoreksji na przykład charakterystyczne jest to, że taka osoba wstaje z rana, staje na wagę i ta waga mówi, co ta osoba może zrobić. Jeżeli waga wzrośnie, to w głowie takiej osoby porażka jest na zasadzie nie powinna, znaczy tak, nie jesteś, nie zasłużyłaś, żeby dzisiaj wyjść z domu. Musisz siedzieć w domu i robić na przykład kroki, tak? Albo chodzić po pokoju, albo nie zasłużyłaś na to, żeby się dzisiaj z kimś spotkać. Jesteś słaba. Aha, ale to nie jest tak, że właśnie przekładamy to, że nas karano na siebie, tak? Że teraz my karzemy siebie. To jest w ogóle bardzo silny mechanizm autodestrukcyjny. W sensie taka osoba, która cały czas była jakby bombardowana takimi destrukcyjnymi komunikatami, ona w końcu zaczyna niszczyć sama siebie, tak? Czyli jak coś zrobi, jakby dla anorektyczki nigdy nie jest, to co ona robi nie jest wystarczająco dobre, bo zawsze można było zrobić coś lepiej, co jest przełożeniem tych dialogów, które kiedyś ona dostawała, tak? Z zewnątrz, od rodziców, od bliskich, od znajomych i tak dalej, bo to też nie zawsze chodzi, rodzicom, znaczy zazwyczaj zawsze rodzice biorą w tym udział, ale też to może być kwestia środowiska choćby, tak, która to podtrzymuje. Przekładają to na dialogi wewnętrzne i ten dialog po prostu jest tak silny, że one nie potrafią sobie z tym poradzić, tak? Nie potrafią, o ile one mają świadomość na przykład tego, że inni ludzie jak zjedzą więcej, to nic się nie dzieje, to one nie mogą. To są bardzo nierówne standardy, w sensie inni ludzie mogą jeść dużo, ale mi nie wolno, tak? Mi nie wolno, ja muszę jeść mało, no bo muszę jakby wyglądać szczupło, natomiast problem jest taki, że im szczuplejsze one są, tak jakby to wciąż im jest za mało i dochodzi do takiego charakterystycznego elementu, w sensie musi wystąpić ten element, żeby móc stwierdzić anoreksję, to znaczy nieumiejętność spojrzenia na siebie w sposób taki realistyczny, tak? Czyli zakrzywiony obraz własnego ciała, że nawet jak taka osoba waży 35 kg przy 165 cm wzrostu, to ona będzie uważać, że jest gruba, jest niewystarczająco dobra, mogłaby być jeszcze lepsza. A skąd się bierze, że widzimy... Często były takie reklamy już wiele lat temu, tak? Że jest dziewczyna, która w lustrze widzisz taką pulchną osobę, po czym nagle widzisz prawdziwy obraz kamery, że ta dziewczyna jest po prostu patyczakowato chuda i jest to jakby, jakby to powiedzieć, ostrzegawcza taka reklama, żeby uważać na zagrożenie, jakim jest anoreksja.
Ale skąd to się bierze, że widzimy próchną osobę w lustrze? Wiesz co, to jest element choroby psychicznej, w sensie to jest trochę tak jak na przykład w atakach paniki, tak? To o czym rozmawiałyśmy jeszcze przed wejściem na wizję, można powiedzieć. Na antenę, tak? Że na przykład osoba, która ma bardzo wysoki lęk, czy w ogóle ataki paniki, ona przyjeżdża do nowego miejsca i wszystko, co widzi, to zagrożenia. W sensie ona widzi uliczkę, natomiast w jej głowie powstaje tam obraz, że zaraz z niej ktoś wybiega i ktoś ją atakuje. W sensie, że to jest po prostu element... Takiej projekcji? Takiej projekcji, nie wiem, czy to będzie dobre słowo, natomiast chodzi takiego zaburzenia. Po prostu to jest zaburzony obraz, który wynika z jakichś procesów, które dzieją się w naszej głowie, więc... Ten nieumiejętność spojrzenia w sposób realny, no to jest właśnie element zaburzenia, tak? Ciężko powiedzieć, skąd on się bierze, na dobrą sprawę. Natomiast taka osoba jest święcie przekonana, że to, co ona widzi, jest prawdą do tego stopnia, że aż zaczyna to widzieć. W sensie, że... Tak, dopytam, chociaż nie zakładam, że musisz widzieć, jaka jest odpowiedź na to pytanie, ale jeżeli ta osoba, patrząc w lustro, widzi kogoś grubszego niż jest, ale na przykład koło niej stanie szczupła koleżanka, która jest od niej i tak znacznie grubsza, to ona wtedy widzi te różnice? Wiesz co, nie pytałam nigdy nikogo z anoreksją o coś takiego, natomiast jakby mogąc wydedukować z tych rozmów, które przeprowadziłam, to na przykład jest tak, że ona by powiedziała, że tamta koleżanka wygląda okej, ale ona nie. Okay. Bo ona może tak wyglądać. Tak, w tym sensie, nie? Że ona wygląda super, ona może tak wyglądać, ale ja muszę być lepsza, nie? Czyli to jest tych element nierównych standardów. To nie jest tak, że anorektyczka będzie patrzeć na inne osoby i będzie je oceniać przez pryzmat wyglądu. W ogóle nie. Jakby będzie pozwalała innym osobom być takie, jakie one są, natomiast będzie miała, mogę użyć tego słowa, cholernie duże wymagania wobec siebie. Niezależnie od tego, czy jest taki moment, że ona, no załóżmy, że staje na wadze i ta waga spadła, czyli jest sukces. Tak, jest sukces. Na chwilę. I czy ona siebie jakoś wtedy nagradza? Czy ona wtedy jest z siebie zadowolona? Czy ona myśli, że o nie, czeka mnie kolejne wyzwanie, muszę to utrzymać do jutra. Jak to działa? Nie ma tam elementu zadowolenia, jest element, że o, schudłam, czyli to znaczy, że mogę jeszcze bardziej, tak? Że skoro już mi się udało te pół kilo, no to teraz cisnę dalej. Tak, tak, działaj, no to będę dalej, tak? To będzie jeszcze lepiej. Miałam na szkoleniu, właśnie teraz, bo jestem po weekendzie szkoleniowym z psychodietetyki, to jest szkolenie, które prowadzę i właśnie była dziewczyna, która chorowała na anoreksję i właśnie włączyła się w dyskusję bardzo fajnie, tak ze swojej perspektywy właśnie też uczestnikom przekazała to, co ona wtedy czuła. No i ona właśnie mówiła, że anorektyczka nigdy nie jest z siebie zadowolona, bo zawsze może być po prostu lepiej, nie? Wrócę może do tych historii rodzinnych, bo w sumie opowiedziałyśmy je. Tak, żeby też jakby to się stanie wszystko jaśniejsze, bo powiedziałam o tych karzących rodzicach, tak? Czyli jedzenie w takim przypadku dla takiej osoby jest po prostu sposobem na to, żeby pokazać sobie, udowodnić, że na jakiejś płaszczyźnie jest w końcu wystarczająco dobra. No i tutaj niestety nie pomaga reakcja rodziców, która często wygląda tak, że nadal jest karząca. W sensie zobacz, co ty ze sobą zrobiłaś. No. Inni normalnie jedzą, a ty nie potrafisz. Jak ja jako matka mogę być szczęśliwa, skoro mam takie dziecko, nie? Więc jakby ona wciąż nie dostaje tego, czego tak naprawdę potrzebuje. Czyli tak naprawdę akceptacji, tak? Takiego powiedzenia, że jest z tobą wszystko okej, okay, tak? Że nieważne, co robią inni, ty jesteś dla mnie ważna i tak dalej, i tak dalej. Problemem jest to, że dla rodziców, którzy komunikują się w ten sposób, oni uważają, że przecież oni chcą dobrze dla dziecka, tak? Że troszczą. Tak, troszczą. Przecież oni jej jakby mówią po to, żeby ona sobie lepiej w życiu poradziła, bo przecież zawsze może zrobić coś lepiej, tak? Że to jest taka troska, że oni ją motywują do tego, żeby na przykład się bardziej starała, tylko w ogóle nie widzą, do jakiej patologii tutaj na tym polu dochodzi. Druga historia to jest rodzice wręcz odwrotni, czyli nadopiekuńczy. To są rodzice, którzy tak wybiorą szkołę, wybiorą ubrania, wybiorą znajomi, zawiozą, przywiozą, nie pozwolą samemu dziecku wrócić do domu, no bo przecież może mu się coś stać. Więc tak jakby odbierają z życia dziecka, a potem nastolatki, całą odpowiedzialność. Taka dziewczyna, znów mówię dziewczyna ze względu na częstość, ona się nie uczy, czym jest podejmowanie decyzji, z tym nie uczy się tego, że z decyzją wiąże się to, że można podjąć dobrą decyzję, złą decyzję, że za dobrą decyzję się dostaje, powiedzmy, pochwały, ale za złą trzeba wziąć odpowiedzialność i tak dalej. I w momencie, kiedy ona wchodzi w okres dojrzewania, w którym trzeba zacząć podejmować więcej decyzji, tak? No bo wiadomo, tworzą się jakieś sieci, znaczy no, związki wśród rówieśników, tak? Trzeba wybrać szkołę, kierunek i tak dalej, i tak dalej. To jest, tutaj zachodzi taki podświadomy mechanizm cofania się do ciała dziecka. To znaczy, do tej pory taka osoba otrzymywała bardzo dużo uwagi od rodziców, tak? Którzy zawsze pogłaskali po główce, powiedzieli, że ty jesteś taka biedna, to my to za ciebie zrobimy, ty tego nie rób, bo popsujesz i tak dalej. I nagle ta uwaga
waga zaczyna się kończyć, no bo dziewczyna zaczyna dorastać, więc jest podświadomy mechanizm cofania się do ciała dziecka. Taka osoba, ona o tym nie wie, natomiast widzi na przykład takie zależności, że jeżeli ona jest chora, źle się czuje, to wtedy rodzice obdarzają ją większą uwagą, więc ona zaczyna to powtarzać, tak? A tu nie zje, tutaj będzie memlała długo ten posiłek i zauważy, że wtedy mama do niej podchodzi i przy niej siedzi, tak? Więc ona poprzez zaprzestanie jedzenia zyskuje uwagę, a jednocześnie też ucieka od odpowiedzialności, bo to jest charakterystyczne. Jest dla anoreksji to bardzo zła relacja z ciałem. To znaczy jest bunt wobec swojego ciała, często bywa bunt wobec dojrzewania. Mogłoby się wydawać, że na przykład jak taka osoba traci miesiączkę, no to dla niej jest sygnał ostrzegawczy, halo, coś jest nie tak. Wręcz przeciwnie, dla anoreksyczki to jest element wygranej. Ona wygrała właśnie ze swoją fizjologią, tak? Wszyscy mają miesiączki, one nie mają. Wszyscy są głodni, ona panuje nad głodem, ona panuje nad zimnem, nad tym, że jest jej źle, ona jakby jest ponad tym. Czyli to jest wręcz taki powód do tego, żeby czuć taką nadludzką energię, że ja to wszystko kontroluję, tak? No bo tutaj jest bardzo silna potrzeba tej kontroli. I na przykład w takim przypadku, gdyby dojście do wyzdrowienia przez taką osobę, to jest wyjście do świata, w którym nikt nie zwraca na nią uwagi, nie? W którym ona nie otrzymuje tego wszystkiego, co otrzymywała wcześniej, tak? No bo gdyby ona zaczęła nagle jeść, to by przestali do niej ludzie tak zaglądać, troszczyć się o nią i tak dalej. Tutaj fajna analogia jest i też myślę, warto o tym wiedzieć, do osób starszych, które na przykład cały czas chorują, a nie pójdą do lekarza, tak? No bo na przykład teraz wiadomo, osoby starsze często bywają zaniedbywane, no bo żyjemy w szybkich czasach. Na przykład dzieci do takiej starszej osoby dzwonią tylko wtedy, kiedy mama się źle czuje, nie? Czyli jak ona się źle czuje, jak ją boli w krzyżu i ona może sobie o tym porozmawiać, to wtedy ona uzyskuje uwagę. Natomiast gdyby ona się z tego wyleczyła, to ma podświadomą obawę, że przestaną na nią ludzie zwracać uwagi, nie? Więc to jest bardzo... Bardzo ciekawe. Tak, to są właśnie sposoby, tak zwane dysfunkcyjne sposoby na zaspokajanie pewnych potrzeb, tak? Czyli taka osoba starsza, powiedzmy przez brak umiejętności komunikacji, jakiś sposób wychowania czy cokolwiek innego, ona nie umie przekazać wprost, dziecko potrzebuje Twojej uwagi, dzwoń do mnie częściej, tak? Albo przyjedź do mnie. No bo nie, no bo przecież córka nie ma czasu. Jest takie tłumaczenie, jakby wypieranie swoich własnych potrzeb, nie? To jest duży problem. Ale te potrzeby muszą zostać spełnione, po prostu. Więc jakby nasz umysł szuka innych dróg, które gdzieś tam pośrednio pozwolą nam te potrzeby po prostu zaspokoić. Więc te potrzeby i tak muszą zostać zaspokojone. Jeżeli my je wyprzemy, czyli sprzeniewierzymy się sobie, tak, to jakby znajdą się takie dysfunkcyjne mechanizmy, które nam pozwolą to osiągnąć, tak czy siak. Ale to też się trochę sprowadza chyba do niskiego poczucia własnej wartości. Tak. Na zasadzie nie jestem wystarczająco ważna, żebyśmy gadali po prostu. Tak. Tak. Tylko musi się coś stać, dokładnie, żebym wygrała z innymi rzeczami i żeby ktoś zwrócił na mnie uwagę. Dokładnie. I to jest przerażające. Dokładnie tak. Nie jestem warta uwagi, tak, więc nie będę pisać do ludzi. Przecież ludzie mają większe problemy. Tak, zarówno jak w bulimii i anoreksji, i w zasadzie dużej liczbie chorób czy zaburzeń psychicznych występuje element niskiego poczucia własnej wartości, nie? Które wynika najczęściej z dzieciństwa, z wychowania, z jakichś tam społecznych interakcji wśród dzieci, na przykład dziecko jest odrzucone, wyśmiewane, więc też ma bardzo niskie poczucie własnej wartości. Co ciekawe, wtedy się tworzy agresja bardzo często, nie? Nie wiem, czy oglądałaś film Joker. Jeszcze nie, więc jeszcze nie. Bez spoilerów. Dobrze. Ale pewnie jak już puściłam ten odcinek, to już go widziałam, ale słyszałam o nim wspaniałe rzeczy. Tam jest świetnie pokazany właśnie element staczania się człowieka, który otrzymuje negatywne właśnie sygnały ze środowiska i odbiera je w niewłaściwy sposób i nagle okazuje się, że potrafi, bez spoilera, potrafi zaspokajać swoje potrzeby poprzez robienie złych rzeczy, tak? Więc nie będę Ci mówić więcej, natomiast jeżeli słuchacie teraz tej rozmowy i oglądaliście ten film, być może Wam się teraz układa pewne rzeczy, natomiast jeżeli nie oglądaliście, to bardzo polecam właśnie do tego, żeby obejrzeć ten film właśnie pod takim kątem, jak taki człowiek wycieńczony, zmęczony, nagle odzyskuje siły, bo zrobił coś, co mu pozwoliło przywrócić wiarę, znaczy w taki sens życia. Więcej nie mówię. Natomiast zachęcam do przyjęcia takiej perspektywy, nie? Powiedz mi, co jeszcze musimy wiedzieć w takim razie o tych podłożach anoreksji? Jeszcze inną historią w anoreksji jest to, że dziecku bądź nastolatce wali się świat pod
pod tytułem, że umiera mama, umierają obydwoje rodziców, umiera ktoś bardzo poważnie choruje, rodzice się rozwodzą, tak jakby dziecko traci bezpieczeństwo. Mhm. I teraz poszukiwanie tego bezpieczeństwa, jakby my czujemy się bezpiecznie kiedy? Wtedy, kiedy mamy kontrolę, tak? Zwłaszcza osoby, powiedzmy, też lękowe, one jak mają kontrolę w swoich rękach, kierownicę w swoich rękach, a nie ktoś inny prowadzi, no to się czują bezpiecznie. I podobnie jest u takich osób, to znaczy one szukają sobie jakiejś takiej płaszczyzny życia, na której wszystko może być pod ich kontrolą, bo to zaburzone ich poczucie bezpieczeństwa musi po prostu gdzieś znaleźć równowagę, tak? Więc one zaczynają kontrolować jedzenie i to im daje złudne poczucie, że mają kontrolę nad tym, co się dzieje w ich życiu. I na przykład dla nich odpuszczenie kontroli tego, co one jedzą, wiąże się z tak dużą niepewnością, z tym, co się wydarzy dalej, czy ktoś je zaakceptuje, czy nie zaakceptuje. Też ten świat, w którym one nie miały kontroli, kojarzy im się z czym? No właśnie z tą ciężką sytuacją, tak? Więc tam z kolei ta silna potrzeba kontroli wynika właśnie z tego, że ta kontrola została takiej osobie odebrana. Jeszcze innymi historiami, tutaj już nie dotyczącymi dzieci, ale to są właśnie takie anoreksja, można by powiedzieć, o podłożu społecznym. Mhm. Po pierwsze, kobiety po gwałtach, czyli takie, które podświadomie uciekają w ciało bardzo nieatrakcyjne po to, żeby nikt ich nie skrzywdził. I tutaj występuje zarówno anoreksja, jak i otyłość, tak? Otyłość olbrzymia między innymi. Czyli znów ucieczka w nieatrakcyjne ciało. To jest raz. Dwa, anoreksja pod wpływem tego, że kobieta jest naciskana przez męża albo rodzinę, żeby mieć dziecko. Więc też ucieka. Czyli to jest taki system obronny. To jest system obronny, nie? I to już można, no tutaj w zasadzie w większości z tych występuje ten aspekt społeczny, tak? Często brak umiejętności komunikacji, nieprawidłowe komunikaty, które jakby dziecko pozbawiają na przykład poczucia bezpieczeństwa, akceptacji czy poczucia własnej wartości. I tak jakby jedzenie jest właśnie sposobem, gdzie te różne osoby odnajdują te różne niezaspokojone potrzeby. Więc jak to jest z tą, powiedzmy, diagnozą? Mhm. I czy zazwyczaj to wynika z jakiejś autorefleksji osoby chorej, czy to dostrzega otoczenie? Bardzo rzadko wynika to z autorefleksji osoby chorej i to jest problem, dlatego że w leczeniu anoreksji właśnie nie występuje ten element motywacyjny. Ta osoba nie ma motywacji. Tutaj jest jeszcze ten problem, że jak mamy do czynienia z osobą chorującą na anoreksję, to ona w pewnym momencie dochodzi do takiego momentu, w którym występuje euforia, bo ona już osiągnęła bardzo niski stopień masy ciała, co nie znaczy, że ją w pełni satysfakcjonuje, natomiast tutaj znów włącza się nasz kolejny mechanizm obronny wynikający z genetyki, dlatego że jakbyśmy się przenieśli znów w czas naszych przodków, gdzie oni sami musieli sobie to jedzenie upolować, to na przykład jeżeli w takim społeczeństwie panował przez 33 dni głód, znaczy 30 dni, nie wiem czemu, 33, powiedzmy przez 33, 30 dni głód, tak występował i nagle, nie wiem, z lasu wychodzi jakaś zwierzyna, którą trzeba upolować, więc teraz, jeżeli był wśród nich osobnik, który potrafił sobie wzbudzić takie nadludzkie źródło energii i pobiec za tym zwierzem mimo wycieńczenia, no to on po prostu upolował, zjadł i przeżył, tak, więc przekazał te geny dalej. Czym jest ta nadludzka siła? Niczym innym jak substancjami opioidowymi wytwarzanymi w naszym mózgu. Nasz mózg w odpowiedzi na skrajne wycieńczenie jest w stanie nas po prostu znarkotyzować. I to samo zachodzi u anorektyczek właśnie w tym takim momencie szczytowym, kiedy ona sięga już bardzo niską masę ciała, jedzą bardzo mało. Po prostu mózg, żeby przeżyć, zaczyna wytwarzać substancje opioidowe, w efekcie czego one czują euforię. One czują wręcz coś takiego, że mogą powiedzieć jakiejś innej osobie, widzisz, ty jesz 1700 kilokalorii i budzisz się codziennie zmęczona, a ja jem liść sałaty i mogę przenosić góry. Nie? I to jest problem, dlatego że mniej więcej zaraz po tym stanie dochodzi do szybkiego załamania, w sensie już po prostu fizjologicznie, tak, to ciało jest wycieńczone, zmęczone, więc tutaj bardzo często ten moment euforii zostaje zastąpiony przez depresję i przez skrajne wykończenie. Natomiast jeżeli taka osoba zaczyna podejmować, tak, czy zostaje zmuszona do podjęcia jakichś działań i zaczyna jeść więcej, no to opuszcza ten moment euforii, tak? I tak jakby teraz, jedzenie większej ilości nie kojarzy jej się z niczym przyjemnym, no bo wychodzimy z tego założenia, w którym ona w świecie, w którym jadła normalnie, miała te różne deficyty, o których powiedzieliśmy. Więc teraz tak, nie dość, że zaczynając jeść więcej, ona ma w perspektywie to, że ten świat był zły, to jeszcze z drugiej strony ma ten moment, w którym ona czuła największą euforię w swoim życiu, bo zazwyczaj tak jest. I zabiera to sobie. Słucham? I zabiera to sobie. Tak, i zabiera to sobie. I teraz, bardzo często właśnie panuje takie przekonanie, że anoreksja, znaczy to jest choroba o podłożu autodestrukcyjnym, natomiast że to, mówi się, że to jest takie podświadome
dążenie w kierunku śmierci. Mhm. Natomiast dla anorektyczki ona nie idzie w kierunku śmierci, tylko ona idzie w kierunku życia, bo ona się w tym momencie wygłodzenia czuła najlepiej w swoim życiu, tak? Więc ona nie chce dążyć do śmierci, tylko ona chce wrócić do tego miejsca, gdzie miała tę euforię. Oczywiście ona nie łączy na poziomie racjonalnym faktów, tak? Tego, skąd się ta euforia wzięła i że to już jest w zasadzie stan zagrażający jej życiu. Tylko ona po prostu czuła, tak? Ona czuła wtedy moc. Miałam ostatnio rozmowę z taką moją znajomą, która jest psychologiem i która pracowała ostatnio z osobą, kobietą już w wieku 30-40 lat, nie pamiętam dokładnie, natomiast która chorowała na anoreksję. Kobieta, która ma ułożone, można by powiedzieć, z zewnątrz świetnie życie, rodzinę, świetna praca, zarobki i tak dalej. No i taka osoba właśnie wyznała w rozmowie, że ona się nigdy nie czuła lepiej, nigdy nie miała większego poczucia kontroli niż wtedy, jak chorowała na anoreksję. Więc to pokazuje w ogóle siłę tego, tak, że kobieta, która ma dzieci, która ma szczęśliwą rodzinę i tak dalej, a ona pamięta ten moment choroby jako coś, kiedy ona miała największą kontrolę w swoim życiu. Nie, więc to jest duży problem i moment, jakby podłoże tego, dlaczego anorektyczki są takie oporne często na leczenie, tak? Tam się też pojawia bunt. Są szczęśliwe wbrew pozorom. Są szczęśliwe, dokładnie, wbrew pozorom. Chociaż zawsze mogłyby być bardziej szczęśliwe, więc one chcą tam wrócić i jeszcze jakby to pociągnąć dalej, tak? No i na kwestia, jeżeli chodzi o leczenie, brak zrozumienia w stosunku do tej osoby z zewnątrz, tak? Czyli rodzice nie rozumieją, rodzeństwo nie rozumie. Natomiast też nie ma się im co dziwić, no bo taka choroba w rodzinie, anoreksja, no też wpływa na to, że wszyscy członkowie rodziny są w zasadzie w to zaangażowani, tak? Muszą cały czas zerkać, czy ona żyje, czy się dobrze czuje, czy znowu nie ćwiczy, czy nie poszła na spacer, tak? Więc jest takie zmęczenie wszystkich innych osób dookoła, jak jeszcze one słyszą w trakcie terapii, że to w ogóle one mają przyjść na tą terapię, że jeszcze coś zrobić, to często się pojawia bunt, tak, że ja już dłużej nie chcę, że to ona ma problem, nie ja, dajcie mi w końcu wszyscy spokój. Natomiast, żeby terapia anoreksji była skuteczna, tak naprawdę powinna być w to zaangażowana cała rodzina, bo to nie jest choroba jednej osoby, tylko to jest choroba systemu rodzinnego, który sprawił z różnych jakichś tam, czy to rozwodów, czy tych problemów tej komunikacji, to, że taka osoba zaczęła się zachowywać w taki, a nie inny sposób, nie? Ale też jest z tego wyjść? Wiesz co, to jest problem, dlatego że procent anoreksji, znaczy anoreksja jest wyleczalna w niewielkim stopniu. Znaczy nie chcę, żeby to zabrzmiało pesymistycznie, natomiast bardzo często nawet osoby, które już osiągają jakby normalną masę ciała, mają albo nawroty, albo na przykład anoreksja często przechodzi w bulimię, tak? Potrzeba naprawdę bardzo dużego zaangażowania i wyrównania tych wszystkich jakby rodzinnych, nie wiem jak to nazwać, problemów, które tam wyniknęły, tak? Potrzeba też, traum? Tak, tak. Potrzeba bardzo silnej motywacji, w sensie ta osoba musi wiedzieć, dlaczego ona chce wyzdrowieć, tak? Więc też potrzeba dużej pracy terapeutycznej. Niestety po anoreksji też bardzo często pozostają problemy po prostu z żołądkiem, z jelitami, bóle, nadżerki, zespół jelita drażliwego i tak dalej, więc tak jakby nie chodzi o to, że taka osoba nigdy nie wyleczy się z anoreksji w rozumieniu tej takiej skrajnej postaci anoreksji, kiedy jest wychudzona, natomiast niestety bardzo często będzie przez swoje życie niosła jakby cały ten bagaż, który wobec tego powstał, niezależnie czy to emocjonalny, czy to po prostu taki fizjologiczny. Czyli to jest trochę tak jak przy chorobie alkoholowej, że jakby zawsze zostaniesz anorektyczką, będziesz musiała cały czas się kontrolować. Albo odpuszczać kontrolę, nie? Albo cały czas dbać o siebie, tak, sprawdzać, tak. I mieć kogoś, kto nad tobą czuwa, jakiegoś rodzaju specjalista. Tak, no można tak powiedzieć. Nie chodzi tutaj oczywiście o stygmatyzację, że ty jesteś anorektyczką, już do końca życia musisz już być, natomiast osoby, które przybyły tą chorobę, jakby mają bardzo silny ślad w psychice i tak jakby każda trudniejsza sytuacja może sprawić, że ta osoba na tą drogę wróci, tak? Że znowu zacznie szukać tego bezpieczeństwa, czy kontroli w ograniczaniu jedzenia, więc no właśnie to, co powiedziałaś, że warto, żeby miała stały kontakt z kimś, kto jej powie, widzę, że jest ci ciężko, tak, porozmawiajmy o tym, jakby porozmawiajmy o tym, dlaczego mogłabyś nie wracać na tamtą drogę, co innego możesz zrobić, żeby ci było lepiej, żeby to zaspokoiło twoje potrzeby i tak dalej, i tak dalej. Powiedziałaś, że przy wychodzeniu z anoreksji zdarza się, że ktoś zapada na inną chorobę, czyli na bulimię. Czy to jest tak, że właśnie bulimia jest po przeciwnej stronie spektrum i to jest takie lustrzane odbicie anoreksji? Nie, niekoniecznie. To nie jest lustrzane odbicie, natomiast tutaj występuje inna rzecz. Jeżeli anoreksja jest bezpośrednim zagrożeniem życia, a bardzo często jest, no to mechanizm wszystkich osób z zewnątrz jest taki, żeby taką osobę po prostu dokarmić, tak? Czyli jest na siłę karmiona, bardzo często poprzez sondy jelitowe, czy poprzez PEG tak zwany, to jest przezskórna endoskopowa gastroskopia, że się w jakby
wprowadza bezpośrednio do żołądka takie coś, można powiedzieć, lejek. W sensie chodzi o to, że coś się otwiera, zamyka i tam można wtłaczać po prostu jedzenie bez zgody tej osoby. Znaczy, no, bez zgody. Brzmi to strasznie. Jakby bez konieczności tego, żeby taka osoba to jadła. I bardzo często jest właśnie taki nacisk na to, żeby taka osoba jadła, który jest zrozumiały, tak? No bo musimy ją wyprowadzić z zagrożenia życia. Natomiast jeżeli nie towarzyszy temu opieka, na przykład psychodietetyka czy dietetyka, kogoś, kto pozwoli na nowo zbudować relacje z jedzeniem, to takie osoby często jak tylko zauważają, że one mogą jeść, że one jedzą, jeszcze mają poklask z każdej strony, że brawo, jedz, jedz więcej, tak? Nieważne, zdrowe, niezdrowe, po prostu jedz, no bo to wynika z obawy, tak? Rodziców na przykład, oni nie chcą, żeby dziecko umarło, co jest jasne, tak? Więc motywują do takich zachowań, które temu przeciwdziałają. I miałam kiedyś taką podopieczną, która mi powiedziała, ona właśnie prosto z anoreksji wpadła w bulimię, dlatego że ona mówi, że ona w ogóle nie pamięta tego momentu między, kiedy ona na przykład ważyła 50 kg albo 60 kg. Dla niej było 40, od razu 80, nie? Czyli taki po prostu pęd, takie totalne odpuszczenie kontroli, które to prowadziło do tego, że ona nagle jak zaczęła ważyć 80 kg, to była totalnie niezadowolona z tego, jak wygląda, no bo nie miała czasu sobie tego poukładać. Ona nie wiedziała, co ma jeść, więc to było tak. Ona waży 80 kg, więc jaki zna sposób na to, żeby schudnąć? Głodzić się. Więc się zaczyna głodzić, tak? No ale już jakby jej ciało, umysł jest na tyle wykończony, że ona nie daje rady już być w tym głodzie, więc co? Jest głodna, głodna, głodna. Nagle dostaje impuls, zaczyna się objadać. Jak się objadła, no to ma wyrzuty sumienia. Zaczyna wymiotować, tak? Więc to jest jakby bardziej o to chodzi, że taka przez to, że taka osoba nie dostała żadnego innego wzorca radzenia sobie z jedzeniem, no to popada w taki wzorzec kompulsywno-impulsywny, który jest prosty z tej perspektywy. W sensie, najpierw się zagłodzę, jak się zagłodzę, nie wytrzymam, no to się objem. Jak się objem, no to co? Muszę się tego pozbyć, tak? Mam ogromne wyrzuty sumienia, więc to bardziej o to chodzi. Ale czy to też nie jest trochę definicja bulimii? Jest. No właśnie. Jest. Skąd ona się bierze tak psychologicznie? Wiesz co, osoby z kolei, jak rozmawiałyśmy o portrecie osoby chorującej na anoreksję, tam jeszcze warto byłoby dorzucić takie rzeczy, że to są osoby często skrupulatne, perfekcjonistyczne, które nie pozwalają, żeby wyszło coś spoza jakby ich planu. Z kolei w bulimii też możemy wyrysować portret takiej osoby, która ma większe ryzyko, bądź też zapada na bulimię. Tutaj z kolei mamy problem pod tytułem niskie poczucie własnej wartości, bardzo duża potrzeba akceptacji z zewnątrz, bo jeżeli ja sama nie potrafię zabezpieczyć swojego poczucia własnej wartości, nie umiem sobie powiedzieć, że jestem okej, że fajnie wyglądam, mam fajną pracę, to zaczynam tej akceptacji szukać z zewnątrz. Co tutaj się zaczyna dziać? Jeżeli taka osoba ma poczucie, jakby ona nie jest świadoma tego niskiego poczucia własnej wartości, tylko ona ma przekonanie, że jak wchodzi do towarzystwa, to ona nie może pokazać prawdziwej siebie na przykład, bo się boi, że jej nikt nie zaakceptuje, tylko zaczyna być taką duszą towarzystwa, tak, żeby ją wszyscy inni polubili. Jak idzie do pracy, to ma takie poczucie, że nie może pokazać, że na przykład jest z nią coś nie tak, więc ona będzie z siebie dawała 200%. Więc taka osoba często zakłada maski idealnej żony, idealnego pracownika, idealnej przyjaciółki, która bardzo chętnie wysłucha czyichś problemów, natomiast nigdy nie opowie o swoich, albo bardzo rzadko opowie o swoich. W efekcie czego tworzy się coś takiego, że ona sobie zaczyna tworzyć bardzo duże wymagania wobec siebie, że ona musi być zawsze przygotowana, umalowana, włosy wyprostowane, jakby rzeczy wyprasowane i nie zauważa tego momentu, w którym na przykład ta nadmierna dbałość o to, co jest na zewnątrz, zaczyna powodować, że ona tak nie wysypia się, tak, no bo musi wstać z rano i wyprostować włosy, no bo przecież nie wyjdzie, tak, nie, z niewyprostowanymi włosami. Jak przychodzą do niej znajomi, to pomimo tego, że ona ma ochotę się po prostu położyć, to nie może dopuścić do tego, żeby ktoś zobaczył bałagan w jej domu, więc ona musi posprzątać. Zawsze musi być wszystko idealnie. Dochodzi do tego, że jest bardzo dużo ograniczeń, a coraz mniej zasobów, bo taka osoba cały czas myśli o tym, co musi zrobić, żeby było jeszcze lepiej. Zaczyna mieć wyrzuty sumienia w momencie, kiedy odpoczywa, no bo przecież mogłaby robić więcej. Zaczyna nie dosypiać, zaczyna kłaść się w ogóle z poczuciem stresu albo wstawać rano z poczuciem, że nie zdąży ze wszystkim, nie? Więc zaczyna być bardzo dużo wymagań, coraz mniej zasobów. I ten element kompulsywnego objadania się, który występuje w bulimii, to jest taki wentyl bezpieczeństwa. Gdybyś się zapytała osoby, co ona w ogóle czuje albo co ona myśli w momencie, kiedy się objada, to by ci powiedziała, że nic, bo czuje, jakby jej się mózg wyłączył. To znaczy, to jest tak, jeżeli taka osoba cały czas myśli o tym, co musi zrobić, co jest jeszcze źle, a boi się, a co ona
ona sobie o mnie pomyśli, tak, jak ja zrobię, a co znajomi o mnie rozmawiają, w sensie będzie się cały czas tym przejmować, to w końcu obiadanie staje się czymś takim, że halo dziewczyno, przestań w końcu myśleć, tak? Mhm. Po prostu daj sobie siana, daj sobie spokój. Tutaj się zaczyna nam tworzyć błędne koło, no bo tak, taka osoba powiedzmy się obiadła, tak? Więc co? Ona ma jeszcze większe wyrzuty sumienia, więc chce robić jeszcze więcej, chce jak najszybciej schudnąć, no bo na przykład jak ta choroba postępuje, no to też zauważa, że jej masa ciała się zwiększa, więc ona się zaczyna czuć winna. Przestaje się na przykład spotykać ze swoimi znajomymi w obawie przez to, że skomentują jej wygląd, tak? Albo na przykład takie osoby często nie kontaktują się z osobami z przeszłości, które znały ją w tym momencie, kiedy one były szczupłe, z obawy o to, że jak się spotkają, no to po prostu będą negatywnie ocenione, nie? I zaczyna się tworzyć takie błędne koło, w którym takie osoby nie mają właściwie żadnych zasobów już, tak? Bo są zmęczone, wycieńczone, niezadowolone z siebie, nienawidzą siebie wręcz. I to jeszcze bardziej nasila to, że one się obiadają, nie? Więc one myślą, że ich głównym problemem jest to, że muszą schudnąć, więc zaczynają się odchudzać poprzez właśnie, nie wiem, głodówki, poprzez bardzo intensywne ćwiczenia, albo po prostu zaczynają wymiotować, tak? Czyli szukają jakiegoś sposobu, żeby pozbyć się tego nadmiaru jedzenia, który właśnie w siebie wprowadziły. Tak jakby nie zastanawiając się nad tym, jaka jest przyczyna, no bo przyczyną jest właśnie to, że mają bardzo dużo wymagań i ograniczeń, tak? Tylko zaczynając, próbując w jakiś sposób zapanować nad skutkiem. Tylko, że to najczęściej nie prowadzi do rozwiązania. Jeszcze inny mechanizm, ja tutaj sobie macham rękami i żałuję, że nie mogę tego pokazać, tak? Bo jeżeli chodzi, że mamy, musicie sobie wyobrazić, że prawą ręką pokazuję bardzo wysoko, że tu są wymagania i ograniczenia, lewą ręką pokazuję bardzo nisko, tu są zasoby, no to też drugi mechanizm, który wynika z tego braku równowagi, to to, że skąd najszybciej w łatwy sposób dostać dużą ilość zasobów, tak? No z jedzenia. No bo jedzenie jest szybkie, jest smaczne, daje nam chwilowe takie poczucie przyjemności, czyli tworzy się też nawyk i uzależnienie, bo nasz mózg się uczy, że jeżeli ma bardzo ciężki okres w życiu, to jak się naje, to mu będzie lepiej. To jest tak samo jak alkoholikowi, tak? Jak mu się z kimś się pokłóci, coś się w pracy wydarzy, no to on ucieka w alkohol, bo tam przez chwilę jest prościej, przez chwilę problemy nie istnieją, tak? Potem jak się budzi na drugi dzień, no to go to jakby dowala z podwójną siłą, tak? Zaczyna się kłócić, nie wiem, z rodziną, traci pracę czy coś takiego, więc co wtedy robi? Jeszcze bardziej ucieka z alkoholu, no bo tam jest chwilowa ulga. Tylko tam jest ulga. Miło. Tak, bo tylko tam jest miło. I dokładnie to samo dochodzi z bulimi, tak, że tylko tam jest miło, tylko tam jest przyjemność, tylko tam jest fajnie, no bo przecież nikt mnie nie rozumie. Jak ja komuś powiem o tym, że ja mam taki problem, to w ogóle mnie wyśmieją, ocenią i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest bardzo duży mechanizm błędnego koła, w którym się tworzy uzależnienie, tak, w zasadzie. Czyli też jest tak, że budzimy się po takim obżarstwie rano i czujemy poczucie winy, więc znowu nakładamy maskę perfekcyjnego zarządzania w swoim życiu, aż nam się znowu skończą zasoby, jest kolejny wieczór i odpuszczamy. To jest dla mnie też ciekawe o tyle, że tak jak wydaje mi się w anoreksji to jedzenie jest w centrum i to my je kontrolujemy, tak mam wrażenie, że tak bardzo przy bulimii skupiamy się na innych rzeczach, że nie mamy już siły panować nad tym jedzeniem. Wiesz co, trochę tak, aczkolwiek to nie jest tak, że osoba chorująca na bulimii nie myśli jedzeniem, bo ona myśli cały czas. Mm. Tylko myśli pod takim kątem, że o nie, dzisiaj kolejny dzień, kiedy się nie powstrzymam. Albo na przykład... Okej, czyli zakładasz już, że nie dasz rady. Tak, tak, tak. Taka osoba zakłada wtedy już, że nie da rady, że albo na przykład nie mogę zjeść tego ciastka, bo jak zjem jedno ciastko, to na pewno się nie powstrzymam. W sensie tu jest totalny czemu brak zjadam ciastko? Poczucia, no bo... już nie mam siły na no bo na przykład jeżeli nie zjem tego ciastka, to będę o nim cały czas myśleć i nie dam rady się już kontrolować. W sensie to jest taki mechanizm, że o nie, jest mi źle, jestem zmęczona, powinnam odpocząć, ale nie mogę, bo mam dużo pracy, więc sobie jestem beznadziejna, w ogóle sobie nie radzę w życiu, bo inni sobie jakoś radzą z tymi obowiązkami, a tylko ja nie. O nie jeszcze jest to ciastko, tak? Nie mogę przestać o nim myśleć. Ciastko mi przyniesie ulgę, tak? No bo jak go nie zjem, to będę cały czas o nim myśleć. Jak już je zjadam, to jest, o nie, nie powstrzymam się. Muszę zjeść wszystko, co jest jakby dookoła mnie. Jak zjem, to będę mieć spokój, bo w końcu nie będę o tym jedzeniu myśleć, nie? Ale czy to jedzenie nie jest też trochę taką karą? Umartwianiem własnego ciała? Wiesz, skoro my wiemy, co? Że to nam zaszkodzi i że to jest złe? Tylko, że to nie jest wtedy myślenie na poziomie racjonalnym. Tak jakby my nie myślimy o tym, co będzie za chwilę, tylko mamy tak silny impuls, że my po prostu musimy go rozładować, nie? Alkoholik też nie myśli o tym, w sensie, w kontekście z alkoholem, tak, że to jest mechanizm, znaczy z takiego samo autodestrukcji, tak? Mhm. On na poziomie jakimś tam o tym wie, natomiast ta potrzeba w tej chwili jest tak silna, że on nie potrafi nad tym zapanować. Czyli jesteśmy totalnie w tu i teraz. Tak. W zasadzie nieważne są konsekwencje. Tak, 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 tak. W takim razie, czy da się wyjść z bulimii
I czy łatwiej się wychodzi z bulimii? Bo tak mniemam, że to jest łatwiejszy proces. Zdecydowanie łatwiej się wychodzi z bulimii. W ogóle u osób dotkniętych bulimią takim momentem przełamującym zawsze jest moment taki, w którym taka osoba się komuś do tego po prostu przyzna. Nieważne, czy to jest terapeuta, przyjaciółka, natomiast jeżeli ona zdejmie tą maskę, no bo też utrzymywanie tych wielu masek wzmaga jeszcze napięcie, którego i tak w życiu bulimiczki jest bardzo dużo, no bo ona się boi, że ktoś się o tym dowie, więc cały czas żyje w lęku. Cały ten obraz Tak. Więc w momencie, kiedy ona sama świadomie ten obraz przełamie, to poczuje bardzo dużą ulgę, że w końcu komuś o tym powiedziała. Jeszcze jak się zacznie, za tym zacznie iść to, że ona się zobaczy, że nie jest jedyna. Bo też problemem w tego rodzaju chorobach jest to, że takie osoby mają poczucie, że nikt ich nie zrozumie, że tylko one mają taki problem, że nawet jak komuś powiedzą, no to ten ktoś na pewno ich negatywnie oceni i nie zrozumie, więc nie ma sensu w sumie nikomu o tym mówić. Ja sobie muszę sama z tym poradzić, nie? Więc znów ten element wysokich wymagań wobec siebie. Natomiast jeżeli taka osoba się przełamie, komuś o tym powie, legnie ta w gruzach jakby jej to takie poczucie, że ona musi być zawsze idealna. W sensie legnie w gruzach to nie jest dobre słowo, tylko tak jakby... Kurde, jak to powiedzieć? Zdejmie z siebie tę presję. Dokładnie, tak, zdejmie z siebie tę presję, no to zazwyczaj od tego momentu terapia już zaczyna nabierać rozpędu, tak? Czyli ona już nie musi ukrywać tego przed całym światem, nawet że, pomimo tego, że powiedziała to tylko jednej osobie, tak? Bo zazwyczaj rzadko takie osoby mówią na przykład swojej rodzinie o tym, że miały taki problem, jakby nie chcą dotykać tego tematu, natomiast zaczynają nad nim pracować i odkrywają, co za tym stoi, czyli zaczynają pracować przyczynowo, tak, zaczynają widzieć to, że żeby wyjść z bulimii, to muszą popracować nad relacją z samym sobą, zaczynają się dowiadywać, że one wcale nie muszą być lubiane przez wszystkich, zaczynają bardziej dbać o swoje granice, czyli taka osoba nagle otrzymuje informację, że to ona tak naprawdę wybiera, z kim się spotyka, a nie, że każda osoba, która ją spotyka, musi mieć idealny jej obraz. Wiesz, o co chodzi? Czyli zaczynają dbać o swoje potrzeby, a nie o potrzeby innych. Zaczynają mówić o swoich problemach, a nie tylko ciągle wysłuchują innych. Często w zdrowieniu, znaczy w procesie zdrowienia z bulimii, to się w taki jakby... że takiej osoby się wymienia towarzystwo, zmienia się praca, bo tak jakby do tej pory wiele z tych rzeczy było układane pod tą silną potrzebę akceptacji z zewnątrz, tak? Więc często się okazuje, że na przykład jak taka osoba zaczyna mówić o swoich problemach, no to przyjaciele w ogóle nie wiedzą, o co chodzi, tak? No bo jak kim to? Ty jesteś? Ona zawsze słucha moich problemów, a teraz mi się zaczyna żalić, tak? No to ja nie chcę mieć takiej przyjaciółki. Więc często się wymienia środowisko, ale z korzyścią dla tej osoby dotkniętej bulimią, tak? Bo często to środowisko jest po prostu no dla takiej osoby... takim wysysaczem energii, nie? Więc dużo rzeczy się zaczyna dziać. Najważniejszym mechanizmem, który jakby w tym zdrowieniu z bulimii występuje, to jest po prostu to, że taka osoba zaczyna dbać o siebie, o swoje potrzeby, o swoje zasoby, a nie ciągle tylko biegnie za tym, żeby się wszystkim dobrze zaprezentować, żeby być najlepsza, tak? Czy to jest też trochę taka zmiana systemu wartości? Tak, tak, totalnie. I jest to bardziej wyleczalne i można spokojnie potem żyć nie... Też nie chcę znowu użyć słowa kontrola, ale w sensie jest nam łatwiej żyć po bulimii i nie wrócić do tej choroby. Tak, zdecydowanie. Bo już to są zmiany takie bardziej permanentne w naszym podejściu do życia. Tak, zdecydowanie tak. Są przypadki, kiedy dziewczyny same wychodzą na przykład z bulimii, tak, są same w sobie w stanie wytłumaczyć pewne rzeczy. Natomiast najczęściej no, takie osoby współpracują na przykład z terapeutą, tak. No, też trzeba mieć to na uwadze, że bulimia znów jest chorobą o charakterze uzależnienia. Tutaj występuje uzależnienie od jedzenia, więc zawsze trzeba sprawdzić, czy nie ma jakichś współuzależnień, bo takie osoby na przykład często mają, nie wiem, zakupoholizm albo alkoholizm, albo depresja się pojawia, tak, z tego wszystkiego, więc też trzeba dobrze tę chorobę zdiagnozować, także w każdej chorobie psychicznej, czyli też zaburzeniach odżywiania, no bo to są choroby psychiczne, warto zahaczyć o psychiatrę, żeby psychiatra jakby wydał nam dobrą diagnozę po to, żebyśmy to skutecznie leczyli, tak? Mogłybyśmy, mam wrażenie, o samej anoreksji rozmawiać przez cały odcinek, ale cieszę się, że udało nam się też powiedzieć o bulimii. Ostatnią rzeczą, o której dzisiaj porozmawiamy, tak myślę, patrząc na zegarek, to będzie ortoreksja. Mhm. Dosyć nowy termin, chociaż też myślę, że już parę lat ma w takim słowniku, powiedzmy, osób zainteresowanych światem zdrowia, gdzieś w tym świecie takim wellnessowym. Czym jest ortoreksja? Jaka jest jej definicja, z czego się bierze i czy jest aż tak groźna, jak te pozostałe? No właśnie. I tutaj jest pytanie, na które niestety nie ma odpowiedzi, dlatego że badacze od kilku lat zastanawiają się, czym jest w ogóle ortoreksja, co to za zaburzenie, z czego wynika. Nie ma na ten moment konsensusu, to znaczy ortoreksja nie jest zdefiniowana. Czyli oficjalnie nie jest chorobą? Istnieje, to jest trochę tak, jakby powiedzieć...
Nie wiem, na przykład z dietetykiem. Dietetyk to jest zawód, który każdy wie, czym się zajmuje, natomiast w prawie nie, jakby nie jest to zawód uregulowany. Mhm. To znaczy nie wiadomo, jakie kryteria musi spełnić dietetyk po to, żeby nim być, a jednak okay. są ludzie, którzy się tak tytułują. Tak samo jest z ortoreksją. Mhm. Wiadomo mniej więcej, jakie mechanizmy tam działają, natomiast nie ma jednoznacznej definicji, nie ma jasnych kryteriów rozpoznawania, bo te, zaraz sobie powiemy o tym, jak rozpoznać ortoreksję, to te kwestionariusze, czy przeróżne pytania, one nie są tak jakby na tyle czułym narzędziem, że zawsze jak kogoś zbadamy tym narzędziem, to będziemy mogli stwierdzić ortoreksję, nie? Więc ortoreksja, wiadomo o niej tyle, że jest zaburzeniem psychicznym, ma trochę wspólnego z anoreksją, to znaczy też tam występuje silna potrzeba kontroli, ale ta potrzeba kontroli nie dotyczy ilości, tylko jakości. Mhm. To jest też trochę tak, że tutaj znów dużą winą obarcza się wpływ środowiska, bo w ortoreksji dzieje się coś takiego, że z jakiegoś powodu dla jakiejś osoby jest bardzo ważne to, żeby na przykład w jej diecie były rzeczy tylko bio, tylko eko, albo rzeczy bez glutenu, bez laktozy, albo tylko wege, tak? Tutaj to można nazwać trochę taką obsesją na punkcie czegoś, nie? Mhm. Że taka osoba zaczyna czerpać korzyści z tego, że na przykład jej dieta jest nieskazitelnie czysta, można by powiedzieć, bo... Czyli też trochę perfekcjonizm tutaj tak. chodzi. Tutaj się pojawia taki mechanizm, że jest lista rzeczy dobrych i złych, produktów dobrych i złych. Jak ja się trzymam tych produktów dobrych, to ja jestem super, czuję się świetnie, dbam o swoje zdrowie. Wszystkie osoby, które mi mówią, że może już przesadzam, nie mają racji, bo one będą chore, ja będę wiecznie zdrowa i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj się pojawia taki element przejścia z takiego dbania o swoją dietę na taką stronę trochę obsesji, trochę... fanatyzmu, można by rzec, tak, że zaczyna się tak jakby to zdrowe jedzenie, każdy tutaj ma swoją definicję zdrowego, staje się źródłem czegoś, czego tak naprawdę nie za sobą na poziomie faktów nie niesie. To znaczy jedzenie nie powinno być na przykład źródłem zwiększonej pewności siebie, a osoby z ortoreksją jest, tak? Więc ortoreksję się diagnozuje, tutaj mówię w cudzysłowie, na podstawie takich pytań, czy na przykład, czy uważasz, że kiedy jesz tylko zdrowo, no to twoje poczucie własnej wartości rośnie, albo czy gardzisz osobami, które jedzą w sposób niezdrowy, albo czy jesteś w stanie poświęcić przyjemność z jedzenia na rzecz tego, że to jedzenie jest według jakiegoś tam kanonu, nie? I jedyne, co wiadomo o ortoreksji, to to, że tutaj jakby terapią, no, jakby sposobem radzenia sobie z nią powinna być przede wszystkim terapia. Natomiast problem jest taki, że osoby dotknięte ortoreksją jej nie chcą, bo one czują się świetnie, tak? One nie czują... Panują nad wszystkim. Tak, nie czują potrzeby jakby burzenia swojego obrazu świata. Więc osoba z ortoreksją często może przyjść do dietetyka z takim problemem, że ona musi schudnąć. Jak zaczynamy rozmawiać z taką osobą, to widzimy, że taka osoba stosuje bardzo dużo różnych dziwnych suplementów, albo wielu rzeczy unika, tak? Ja dostałam kiedyś taką wiadomość od osoby, która mi mówiła, że tak, w jej diecie, dzień dobry Pani Magdo, ja bym chciała, żeby mi Pani ułożyła dietę, tylko że w mojej diecie nie może być. Tego nie toleruję, potem się czuję źle i tak dalej, że widać, że to wręcz było takie, że podejmę z Panią współpracę tylko wtedy, kiedy spełni Pani moje oczekiwania, nie? Na tej zasadzie, więc to... Prawie, że ta osoba wiedziała lepiej niż Ty. Dokładnie. To jest w ogóle bardzo charakterystyczne, że dietetyk w rozmowie z osobą dotkniętą ortoreksją, ta osoba, jestem święcie przekonana, że będzie wiedziała więcej na temat rzeczy nieistotnych od tego dietetyka. Mówię tutaj o rzeczach nieistotnych, że na przykład będzie znała jakieś tam wszystkie suplementy, nie wiem, wyciągu z kwaśnej wiśni na przykład, nie? Gdzie tak naprawdę nie jest to podstawą zdrowego żywienia, tak? Suplementacja jest na samym czubku, natomiast ona będzie się jakby skupiać na takich właśnie szczegółach, tak? Albo będzie pytała, czy na przykład, nie wiem, czy jabłko z tego i tego regionu Polski jest na pewno dobre, bo ona czytała, że na przykład tam jest spryskiwane czymś tam i wiesz, że to może w jakiś sposób zaszkodzić. Że tak czy jakby... Ty miałaś takie pytanie? Miałam. Okej. Okay. Miałam. To są pytania, na które ja nie potrafię odpowiedzieć, tak? No bo to jakby... Po pierwsze nie wiem, po drugie to nie jest najistotniejsza rzecz w diecie, tak? Więc one się czepiają takich wielu różnych szczegółów. No i tutaj możemy widzieć, że jeżeli tam występuje taki duży lęk przed tym, a co się stanie, jak zjem na przykład coś tam z uprawy nie eko, nie? Gdzie tak naprawdę, no jasne, zawsze warto jeść bardziej zdrowo niż niezdrowo. Żołądek będzie z plastiku. Tak, ale to nie jest... Super nieśmieszne, wiem. Ale to nie jest tak, że nam się wielka krzywda stanie, jak zjemy raz coś spoza kanału. Natomiast dla takiej osoby jest to nie do zaakceptowania. Więc takie osoby
albo bardzo rzadko trafiają do dietetyka, albo jak trafiają do dietetyka, to po to, że chcą schudnąć, tak? Albo chcą coś tam poprawić zdrowiu, natomiast tak naprawdę dietetyk nie będzie do końca potrafił rozwiązać jego problemu, bo jego problem nie jest związany z dietą, tylko bardziej z obsesją, nie? Więc taka osoba, jeżeli chciałaby sobie pomóc, powinna raczej pójść w stronę terapii, terapeuty, tak? Psychoterapii. Natomiast, tak jak mówiłam, rzadko takie osoby będą chciały z takiej pomocy skorzystać, bo one będą uważały, że to cały świat ma problem, a nie one. To na koniec, podsumowując te trzy duże tematy, powiedz mi, jako osoba z zewnątrz, jeżeli zaobserwujemy, że ktoś z naszych bliskich, z naszego otoczenia podejrzewamy, widząc te symptomy, że może cierpieć na któryś z tych schorzeń, jak najlepiej do tych osób dotrzeć? Jak najlepiej spróbować im pomóc? Ja też wyznaję zasadę, że osoba, która nie chce sobie sama pomóc, to ty jej nie pomożesz i to jest jakby mur i to jest przykre, ale prawdziwe i niestety musimy się z tym często pogodzić, ale umówmy się, jeżeli widzimy, że ktoś cierpi, ktoś robi sobie krzywdę, to chcemy im pomóc. Czy są jakieś sposoby, żeby nie oddalać się od tych ludzi? Przede wszystkim dotarcie do emocji, do takie proste komunikatu, tak? Czy mogę ci w jakoś pomóc, tak? Czy widzę, że, nie wiem, gorzej się czujesz, czy chcesz o tym porozmawiać? Jakby łatwiej jest powiedzieć, czego na pewno nie robić, na pewno nie oceniać, nie krzyczeć, nie mówić takiej osobie, czemu ty nie jesz normalnie, tak? Powinnaś zrobić coś tam, bo tak jakby to jest kompletne niezauważenie jej potrzeb. Chodzi o to, żeby jeżeli my wiemy, że te zaburzenia jakby na podłożu jedzenia, one nie za wiele mają wspólnego z jedzeniem, tylko jedzenie jest tak naprawdę, znaczy zaburzenie z jedzeniem jest skutkiem, a nie przyczyną, to my powinniśmy zadawać pytania skierowane na przyczynę, tak? Czyli źródła. Tak, czyli że wiemy, że przyczyna jest w emocjach, no to spróbować poznać emocje, dać jej akceptację, tak? Jeżeli wiemy, że na przykład osoba chorująca na bulimię ma problemy z akceptacją sama siebie, no to jej tej akceptacji w jakiś sposób dostarczyć, jak powiedzieć, słuchaj, wszystko jest z tobą okej, ja tu jestem, jeżeli chcesz o czymś pogadać, to pamiętaj, że ja ci nie ocenię, po prostu mi powiedz, tak? Jeżeli wiemy, że osoba z anoreksją ma problem z kontrolą, no to też zauważyć, co na przykład w jej życiu mogło pójść nie tak, nie? Czyli na przykład, jeżeli jesteśmy rodzicami takiej osoby, to zapytać, czy na przykład w ostatnim czasie coś przykrego ci się wydarzyło, czy może ja powiedziałam ci coś, co było dla ciebie trudne, tak? Albo czy chciałabyś o czymś porozmawiać? Dotrzeć po prostu do źródła, tak? I zaopiekować się przede wszystkim tą osobą, otoczyć ją opieką, akceptacją, tym, czego ona prawdopodobnie potrzebuje, jeżeli ma tego rodzaju problem. Natomiast no też miałam kiedyś taką wiadomość właśnie od mamy chłopaka, co ciekawe, która pisała, że właśnie on zaczął iść w takie dziwne diety, jakieś głodówki, znalazł sobie jakiegoś guru i jakby do niego nic nie dociera. No tutaj musimy mieć niestety też świadomość, że czasami to podejście do diety przekracza granice fanatyzmu. Jak przekracza granice fanatyzmu, to staje się wiarą. I wtedy my w coś wierzymy, tak? No i ciężko często z tego człowieka, z tej wiary wyrwać. Tutaj nie jestem w stanie dać odpowiedzi, bo jakby to jest bardziej pytanie właśnie do terapeuty. Natomiast to, co mogę powiedzieć ze swojej perspektywy, to przede wszystkim zobaczyć, co takiej... Poprosić taką osobę o instrukcję obsługi jej samej. To znaczy, jeżeli... To tak na przykładzie, na przykład mojej ostatniej rozmowy z moją podopieczną, która akurat nie cierpi na zaburzenia odżywiania, ale to mi w sumie przyszło na myśl. Ona ma problem w relacji ze swoim mężem, dlatego że jej mąż dużo schudł, ona nie, pomimo że tego, że bardzo chce. No i jej mąż na przykład wychodzi, jakby jej próby kwietuje tym, no ale jak ty chcesz schudnąć, jak ty cały czas, nie wiem, się objadasz, tak? Albo jak chcesz schudnąć, to czemu po prostu, nie wiem, nie będziesz tego jadła? Tak jakby taka nieumiejętność wejścia w buty tej osoby i spojrzenia na świat z jej perspektywy, że dla innej osoby to może nie być takie proste, jakie jest dla nas. I teraz ja właśnie w rozmowie z nią poleciłam jej, żeby zadała takie pytanie swojemu mężowi, słuchaj, w jakim celu ty do mnie to w ogóle mówisz, nie? Chcesz mi pomóc? Chcesz mnie zdemotywować? Bo póki coś, to mnie demotywujesz. Więc w zależności od tego, co on odpowie, no ale na przykład jeżeli on odpowie, że no chcę ci pomóc, bo widzę, jak się męczysz, to można powiedzieć, to pozwól mi pokazać tobie, jak możesz mnie zmotywować, tak? Albo pozwól, że ja ci powiem, czego ja potrzebuję. Więc w drugą stronę, jeżeli widzimy, że ktoś ma taki problem, poprosić go po prostu o instrukcję obsługi, w jaki sposób ja mogę tobie pomóc, nie? Nie oceniać, nie krytykować, tylko jakby wykazać chęcią pomocy, ale nie na naszych zasadach, tak? Czyli nie wychodzić z założenia takiej mamy, która krzyczy na dziecko, że mogłoby dostać lepszą ocenę w trosce o to, żeby jemu było lepiej, tylko sprawdzić, co tak naprawdę jemu pomoże po to, żeby ono na przykład miało możliwość się lepiej nauczyć, nie? Czy lepiej przygotować. Ja myślę, że to, co powiedziałaś, jest piękne, o tym właśnie, że prosimy
o instrukcję obsługi tak. tej osoby. I takim wnioskiem z naszej rozmowy, zarówno jeżeli chcemy pomóc komuś, jak i jeśli chcemy pomóc sobie, to jest okazać zrozumienie tak. najbliższej osobie, sobie samemu, przyznać, że jest jakiś problem i pokazać, że niezależnie od tego, co się wydarzy, ja tu jestem tak. i z tobą jest wszystko w porządku. Dokładnie. I masz przestrzeń, żeby się podzielić tym, co przeżywasz i nie ma w tym nic złego. Nie mhm. jesteś przez to gorszy, gorsza. I aż mnie to wzrusza, bo myślę, że to nawet nie musi być, to nie muszą być zaburzenia odżywiania, a brakuje takiego rodzaju relacji tak. w naszym życiu. I to może nie teraz, ale w przyszłości może prowadzić do tego rodzaju obsesyjnych zachowań, czego oczywiście nikomu nie życzę i przykro mi, że nasz czas się kończy, bo te tematy są ważne mhm. i bardzo się cieszę, że mogłyśmy o tym porozmawiać. Ja w ogóle, tak mi teraz przyszło na myśl, że w sumie cały podcast można by było przeznaczyć budowaniu relacji z samym sobą, nie? Czyli mhm. jak pracować nad swoim dialogiem wewnętrznym po to, żeby ta relacja nas samych ze sobą była taka przyjacielska, bo jeżeli na przykład nasz przyjaciel popełni jakiś błąd, no to podejdziemy do niego, powiemy, słuchaj, wszystko jest okej, ja Ci pomogę, nie wyszło teraz, to wyjdzie następnym razem. A często nasza relacja z samym sobą jest taka, że widzisz, nie wyszło Ci, jesteś beznadziejna, jesteś do kitu, wszystkim innym wychodzi, tylko nie Tobie. Jeżeli miałabyś kiedyś ochotę, chyba, że już miałaś taki podcast. Bardzo chętnie, jesteś zawsze zaproszona i ja już wiem, że w przyszłym roku na pewno pojawi się przynajmniej jeden odcinek, o którym rozmawiałyśmy przed nagraniem. W każdym razie na dzisiaj dziękuję Ci, że podzieliłaś się swoją wiedzą. Jest ona bardzo, bardzo cenna i mam nadzieję, że nasi słuchacze wnieśli z tego bardzo dużo. Także dziękuję Ci, Magda, że Ci wszystkiego dobrego. Oczywiście podlinkuję wszystkie Twoje kontakty. Nie będę Cię teraz pytać o to, gdzie Cię można znaleźć. Wszyscy wiedzą, że to wszystko jest w opisie i do zobaczenia i do usłyszenia następnym razem. Dzięki. Cześć. Jeszcze raz i do zobaczenia. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka. Jest to niesamowicie poważny i ważny temat, który mogłybyśmy ciągnąć przez wiele programów, także Magda na pewno do mnie wróci. Nie wiem, czy porozmawiamy akurat o zaburzeniach odżywiania, ale na pewno wszystko związane z psychodietetyką jest dla mnie fascynujące, a Magda jest prawdziwym ekspertem, także oczywiście odsyłam Was na stronę internetową Magdy, do jej warsztatów, na jej Facebooka, na jej Instagrama. Naprawdę jest to dziewczyna, która ma ogromną wiedzę i cieszę się, że mogłyśmy razem nagrać ten program. Przypominam tak jak zawsze, że podcasty ukazują się w każdy poniedziałek o 7 rano, na dobry początek nowego tygodnia i możecie ich posłuchać na YouTubie, gdzie oczywiście też możecie zostawiać komentarze, na Spotify oraz na iTunesie. Też Was zachęcam do obserwowania mnie na Instagramie Karolina Sobańska lub na Instagramie podcastowym Karolina Sobańska Podcast. Tam mówię o tym, że jest nowy odcinek, mówię, kto jest moim gościem, możemy sobie porozmawiać i też na sam koniec przypomnę, że jeżeli macie chwilę i słuchacie podcastów, jeżeli je lubicie, to będzie mi bardzo miło, jeśli wystawicie im ocenę na iTunesie. Jeżeli słuchacie na iTunesie, czy też w aplikacji podcasty na iPhone'ach, na Waszych MacBookach, tam dajecie wybraną ilość gwiazdek i zostawiacie kilka słów recenzji. Dla mnie jest to bardzo cenne, bardzo wartościowe, bo to promuje podcast, sprawia, że trafia on do szerszego grona odbiorców. Na Spotify możecie sobie go oczywiście zaobserwować i też pobierać na swoje urządzenia. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka i słyszymy się już za tydzień. Cześć!